Dzień dobry, nazywam się Tymon Zieliński, jestem pracownikiem Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Kieruję zespołem badania i edukacji o zmianie klimatu oraz o oceanach. Dlatego będę dzisiaj mówił o celach zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i badaniach oceanograficznych w kontekście dekady nauki o oceanach dla zrównoważonego rozwoju. W naszej działalności, naszego zespołu zajmujemy się wszystkimi tymi aspektami i badaniem oraz edukacją, dlatego nasze doświadczenie jest dość szerokie i myślę, że nasza wizja jest warta tego, żeby Wam zaprezentować to dzisiaj. Zdefiniujmy sobie pokrótce, w najprostszy sposób, w ogóle ideę zrównoważonego rozwoju. Idea ta opiera się na prostej zasadzie, że wszystko, czego potrzebujemy do przetrwania i naszego dobrobytu dzisiaj, zależy bezpośrednio lub pośrednio od stanu środowiska naturalnego. I dążenie do zrównoważonego rozwoju oznacza takie nasze działania, stworzenie i utrzymywanie takich warunków, w których i ludzie, i przyroda mają możliwość współegzystencji w produktywnej harmonii, jak jest napisane na slajdzie, i że nie będziemy naszymi działaniami niszczyć Ziemi tak, żeby następne pokolenia nie mogły korzystać w ten sam sposób z zasobów Ziemi, z których my jeszcze dzisiaj możemy korzystać. Czy idea zrównoważonego rozwoju to jest coś bardzo nowego? I jeśli chodzi o konkretną definicję i spisanie pewnych zasad, zapewne tak. Natomiast intuicyjnie od wielu, wielu lat mamy do czynienia z działaniami wbrew zrównoważonemu rozwojowi lub prozrównoważonemu rozwojowi. Jak historia wskazuje, można się cofnąć aż do neolitu, czyli około 12 tysięcy lat przed dzisiejszymi czasami, gdzie ludzie wynaleźli sprzęty rolnicze, zaczęli hodować zwierzęta, krowy, owce i świnie, jak mamy tu elegancko napisane, po prostu zaczęli uprawiać w sposób zorganizowany rolnictwo. Ta technologia w Europie to mniej więcej czasy od 9000 lat przed naszymi czasami. To są pierwsze społeczeństwa rolnicze właśnie w Grecji i początek epoki brązu w Skandynawii. Czy możemy mówić wtedy już o pierwszych zmianach globalnych? Zapewne tak, bo skala, jak widać, jest już chociażby na kilka kontynentów, czyli mamy Europę, mamy Afrykę, elementy Azji. Zatem zapewne możemy mówić, że neolit wprowadził już pierwsze zmiany globalne na naszej planecie. Czy one były prowadzone w sposób zrównoważony? No zapewne nie do końca, chociaż możemy się zastanawiać i tu nie jest to jakby przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania, ale warto moim zdaniem się cofnąć do tych czasów i historycznie zobaczyć, jak były prowadzone te wszystkie pierwsze działania, bo być może są tam elementy zrównoważonego rozwoju. Niemniej na pewno mówimy w tym okresie już o pierwszych zmianach globalnych. Czy ludzie z tamtych czasów mieli jakiekolwiek zrozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju? Czy przez następne tysiące lat rozwinęli w sobie takie poczucie? Wydaje się, że nie do końca, bo wiele dawnych społeczeństw, nawet jeśli rozumieli, że Ziemia, czyli gleba w tym przypadku, ma jakąś swoją wydajność, której nie należy nadużywać, to i która może zostać jakby wyczerpana do końca, nieczęsto było to przekładane na myśli o tym, że warto korzystać w sposób zrównoważony. Raczej jednak często środowisko było uprawiane w sposób rabunkowy. Historycznie wiemy, że wiele społeczeństw upadło, ponieważ właśnie nie byli w stanie zaplanować tego swojego uprawiania, tej swojej koegzystencji ze środowiskiem naturalnym w sposób zrównoważony i w związku z tym nie byli w stanie przetrwać jako cywilizacja pewnego rodzaju, jako społeczność.
Czy wynikało to z faktu, że brakowało im wizji takiej holistycznej, całościowej? Czy wynikało to z faktu, że byli nakierowani na zysk tu i teraz i nie rozumieli wszystkich elementów składowych i procesów, jakie zachodzą w środowisku? Być może tak. No właśnie, wprowadźmy sobie pojęcie holizmu z greckiego holos, czyli całość, i jest to pogląd, według którego wszystkie zjawiska tworzą układy całościowe. One podlegają swoim prawidłowościom. Nie można na podstawie tych pojedynczych elementów wnioskować o prawidłowościach rządzących ich składnikami. Czyli musimy myśleć całościowo o systemie. No i w tym przypadku, w przypadku naszego dzisiejszego spotkania, mówimy o systemie środowiska naturalnego. W dzisiejszych czasach we współczesnej nauce mówimy raczej o redukcjonizmie, czyli system to nic innego jak suma jego części. Natomiast no, idea holizmu zdecydowanie kontrastuje z tym pojęciem. Trudno dyskutować w dzisiejszym wykładzie na temat, która z wizji jest bardziej adekwatna do tego, co się dzieje. Natomiast jeżeli chcemy mówić o zrównoważonym rozwoju, zapewne holizm jest nam dużo bardziej bliski. W roku 2005 na spotkaniu dotyczącym zrównoważonego rozwoju zdefiniowano trzy kluczowe obszary działania i one dzielą się na rozwój gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska. Już sam fakt tych trzech podstawowych elementów jest wskazujący na to, że bez całościowego, czyli holistycznego podejścia nie jesteśmy w stanie dobrze zrealizować idei zrównoważonego rozwoju. Zobaczmy, jeżeli postawimy tylko i wyłącznie na rozwój gospodarczy, czyli zapewnienie ludziom tego, czego chcą bez uszczerbku dla jakości życia, w krajach rozwijających się jest to szczególnie istotne, no to możemy osiągnąć pewną rzecz, ale bez rozwoju społecznego w kontekście rozwoju świadomości i ochrony prawnej zdrowia ludzi, ten pierwszy punkt zapewne nie będzie miał szans realizacji, bo jeżeli świadomość nie będzie odpowiednia, no to będziemy nadal uprawiali tą rabunkową gospodarkę środowiska. Bardzo istotna jest właśnie ochrona zdrowia ludzi przed zanieczyszczeniami i szkodliwą działalnością przemysłu. No tutaj idealnym przykładem dla naszych realiów jest chociażby smog związany z transportem i kołowym i piecami, które nie są zbyt dobrze, nie są zbyt nowoczesne. No i trzeci ten punkt, ochrona środowiska, czyli recykling, reuse, zmniejszanie zużycia energii poprzez na przykład wyłączanie urządzeń elektronicznych, no i właśnie w kontekście znowu smogu, krótkie spacery zamiast jazdy autobusem, albo wręcz jazda autobusem zamiast pojedynczej osoby w dużym samochodzie prywatnym. Zatem te trzy kluczowe obszary dotyczące zrównoważonego rozwoju muszą się wzajemnie przenikać, żeby w ogóle mówić o sensie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. No jak się ma ten holizm do tego? No wydaje się, że holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju oznacza w tym przypadku zintegrowane osiągnięcie gospodarczych, środowiskowych i społecznych celów tego rozwoju. Czyli albo podejdziemy do wszystkich spraw całościowo, nie wyciągając pojedynczych elementów z całej tej układanki, albo de facto nie rozmawiamy o wizji zrównoważonego rozwoju. Nie da się tego przeskoczyć, ponieważ skoncentrowanie się na jednym z elementów jakby pozwala nam na całościowy ogląd sytuacji. No i żeby prawidłowo zdefiniować i osiągnąć te cele, no potrzebni są udziałowcy procesu, czyli my wszyscy, niezależnie od tego, jaką funkcję społeczną mamy. No i oczywiście zaplecze finansowe. No nie ma co ukrywać, że bez finansowania, w mądry sposób finansowania, nie będziemy w stanie realizować celów zrównoważonego rozwoju.
Takie podstawowe cele, tu jest tylko wymienionych kilka z nich, to jest koniec ubóstwa i głodu, to jest bardzo ważna sprawa. No niestety nadal żyjemy w czasach, kiedy dystrybucja żywności jest zupełnie nieadekwatna do potrzeb i są obszary, gdzie nadal mamy do czynienia z ubóstwem i głodem. Są obszary, które są bogate i nie mają tego problemu. Myślę, że jest to jeden z najbardziej zawstydzających procesów, które zachodzą nadal na Ziemi, że nic się nie dzieje w tej materii. Lepsze standardy edukacji, opieki zdrowotnej, szczególnie odniesienie do jakości wody, lepsze warunki sanitarne, no to jest nadzwyczaj istotna sprawa. Jest nadal całe mnóstwo i to są znaczące procenty młodych ludzi na świecie, którzy nie mają dostępu do edukacji lub ten dostęp jest bardzo utrudniony. No, opieka zdrowotna, podobna sytuacja, to są setki milionów ludzi, którzy nie mają na co dzień dostępu do opieki zdrowotnej. Równość płci, oczywiście na co dzień słyszymy o problemach dotyczących równości płci w wielu krajach niestety. Musimy promować zatrudnienie i silne gospodarki, bo pozwoli to nam na zrównoważony wzrost gospodarczy. Zrównoważony rozwój obejmuje zdrowie lądu, powietrza i morza. I to jest bardzo ważny element, że my nie możemy znowu wyciągać któregoś z elementów naszej planety, czyli na przykład koncentrować się tylko na kontynentach, bo tam mieszkają ludzie. No nie da się tak, ponieważ powietrze, czyli atmosfera de facto, otula całą naszą planetę, a jej grubość jest na tyle nieznacząca, ona jest bardzo wystarczająca dla nas, żeby przeżyć i żyć w dobrobycie, pod warunkiem, że nie będziemy jej modyfikować w sposób taki, jaki to robimy. Natomiast dla uzmysłowienia sobie, jak mało mamy tej atmosfery, gdybyśmy całą wodę z atmosfery chcieli skompresować do słupa wody, to my mówimy o jakichś 10 metrach. No 10 metrów to jest, no powiedzmy, nawet nie czteropiętrowy blok. Morze to jest 70% pokrycia naszej planety, no więc można powiedzieć, że to jest potężny element naszej planety. Natomiast znowu, jeżeli spojrzymy pionowo w dół z powierzchni morza, to średnia głębokość oceanu to jest około 4 kilometry. W związku z tym 4 kilometry to piechur bez większego wysiłku pokonuje w około 1 godzinę. Więc zobaczmy, jak mało mamy tych kluczowych dla naszego przetrwania zasobów, czyli około 10 metrów skompresowanej wody w powietrzu i około 4 kilometry wody w oceanie. Jest tego bardzo mało i musimy o to dbać w sposób bardzo zrównoważony i moim zdaniem holistyczny. W 2015 roku kraje całego świata przyjęły agendę 2030 właśnie dla zrównoważonego rozwoju i zdefiniowało 17 celów zrównoważonego rozwoju. W 2016 roku porozumienie paryskie zostały podpisane dotyczące zmian klimatu. Tam stwierdzono konieczność przeciwdziałania wzrostowi globalnej temperatury. Zmiany klimatu, które opisano w scenariuszu klimatycznym, są głównymi czynnikami napędzającymi zmiany zachodzące w systemie przyrodniczym, a także w systemach społecznych, no bo nie ma znowu tutaj oderwania, nie możemy mówić o zmianach klimatycznych w oderwaniu od tego, jakie zmiany klimatyczne mają przełożenie na zmiany w systemach społecznych. Jeżeli mówimy o zmianach klimatycznych, mówimy o podnoszącym się poziomie morza, zmiany społeczne są tutaj absolutnie oczywiste, ponieważ jeżeli nie zapanujemy w strefie brzegowej nad tą konkretną zmianą klimatyczną, no to dziesiątki, jak nie setki milionów ludzi będą musiały emigrować w głąb lądu, a to pociąga za sobą oczywiste zmiany w systemach społecznych, ponieważ ci wszyscy ludzie będą potrzebowali miejsca do zamieszkania, będą potrzebowali dostępu do szpitali, będą potrzebowali dostępu do szkół, miejsc pracy itd. Zatem nie możemy absolutnie odłączać zmian klimatu
od zmian w systemach społecznych. No i tu mamy te 17 celów. Pozwoliłem sobie zostawić je w oryginale, w języku angielskim, z takim wstępem króciutkim sekretarza generalnego, jeszcze wtedy Ban Ki-moona, który właśnie tutaj napisał, że to jest wizja całej ludzkości i pewnego rodzaju kontrakt społeczny podpisany dla lepszego świata, który jest niezbędny, żeby ludzkość w jakimś dobrobycie sensownym przetrwała przez następne 100 i dłużej lat. Od pierwszego zaczynamy, czyli świat bez biedy, nie chcemy głodów, numer dwa. Numer trzy to jest właśnie ten dostęp do opieki zdrowotnej. Numer cztery, coś co mi jest bardzo bliskie. Oczywiście one wszystkie są dla nas kluczowe i bardzo ważne, ale jakość edukacji no to jest bardzo istotny element, bo bez podnoszenia świadomości, a świadomość moim zdaniem najlepiej jest podnosić poprzez dobrej jakości edukację, no trudno będzie realizować tą wizję zrównoważonego rozwoju. Mamy później równość płciową, czysta woda i kolejne. Dochodzimy do punktu 13, czyli właśnie działania klimatyczne, i punktu 14, czyli życie poniżej powierzchni morza, de facto ocean. I teraz właśnie tu najlepiej moim zdaniem widać, że realizacja celu numer 13 i 14 jest kluczowa. To nie znaczy, że to są najważniejsze punkty tego zestawu, ale to jest klucz do tego, żeby pozostałe miały szansę dalszej realizacji. Bo znowu zastanówmy się, jeżeli zmiany klimatu doprowadzą do tego, że temperatury powietrza będą na tyle nieznośne, że pewne połacie naszej planety zaczną pustynnieć, w związku z tym produkcja żywności będzie dużo, dużo mniejsza niż zapotrzebowanie na nią. Innymi słowy, numer dwa, czyli głód, będzie znowu bardzo konkretnym problemem na planecie, ale w dużo większej skali niż dotychczas, no to trudno sobie wyobrazić, że ktoś będzie się zastanawiał nad jakością edukacji czy równością płci i na przykład jak w punkcie 10 zastanawiał się nad redukcją nierówności społecznych. No właśnie to jest ten problem, że zmiana klimatu ma bezpośrednie przełożenie na wszystkie te pozostałe elementy. I dlatego jest tak istotne, żeby rozumieć, jak bardzo procesy zachodzące między morzem i atmosferą, czyli tutaj mamy znowu punkt 13 i 14, wpływają na ten klimat i na tę zmianę klimatu bezpośrednio, co ma pośredni, a nawet bezpośredni wpływ właśnie na wszystkie sprawy systemu społecznego, czyli de facto zachowań ludzkości. Jak podejść do tych celów? Bo to mówimy o 17 celach, to może być trochę nieśmielające. I z punktu widzenia naukowca i edukatora wydaje mi się, że ciekawym rozwiązaniem lub ciekawą propozycją być może jest propozycja zrównoważonej nauki. No właśnie, tu mamy pewne takie istotne stwierdzenia, że zmiany środowiskowe napędzają przemiany społeczne. To już przedyskutowaliśmy. I wydaje mi się, że to jest bardzo oczywiste, ale też nie zapominajmy, że jest relacja w drugą stronę, czyli transformacje społeczne napędzają zmiany środowiskowe, zarówno negatywnie, zazwyczaj niestety negatywnie, przez niezrównoważone właśnie wzorce produkcji, konsumpcji, ale i pozytywne, bo integracyjny i zrównoważony styl życia, technologie, praktyki społeczne. Niestety tych pozytywnych jest nadal dużo, dużo mniej w porównaniu z praktykami no, tymi negatywnymi. I zrównoważona nauka może być nauką o zrównoważonym rozwoju, czyli dla zrozumienia, jak funkcjonują złożone systemy fizyczne, biologiczne i społeczne, ale też nauką dla zrównoważonego rozwoju, dla wspierania tych zrównoważonych praktyk i pozytywnych zmian społecznych. I w naszym zespole
w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. My właśnie pracujemy w tych dwóch zestawach pojęć i zastanawiamy się nad procesami, ponieważ badamy klimat, badamy różne elementy tego klimatu, ale też bardzo dużo współpracujemy ze społeczeństwem, podnosząc, mamy nadzieję, świadomość społeczną tych zmian i istotności tych zmian dla nas wszystkich oraz tego, że my sami w każdym elemencie mamy wpływ na te zmiany i możemy albo we własnym środowisku własnej rodziny, a jeszcze lepiej w większym środowisku, czyli mówimy o jakiejś społeczności na przykład szkolnej, społeczności osiedlowej, społeczności miejskiej, które się już możemy później rozrosnąć na całe miasto, region i tak dalej, że wspólnie możemy więcej i zrozumienie tych dwóch istotnych elementów, czyli że musimy się uczyć o zrównoważonym rozwoju, ale też korzystać ze zrównoważonego rozwoju dla wspierania i działania na co dzień nas wszystkich. UNESCO ma dużą rolę w tym wszystkim, znana nam organizacja ONZ-owska. No, jest cała gama realizowanych programów akademickich dotyczących zrównoważonego rozwoju, które też mają przełożenie oczywiście na cele polityczne, społeczne. UNESCO promuje wzmacnianie zdolności poprzez innowacyjne badania. Dużo się dzieje w Europie przede wszystkim, ale nie tylko oczywiście. Promowane są projekty, które są innowacyjne, które pokazują nam nowe ścieżki działania, bo takich ścieżek potrzebujemy. Takie są wyzwania danej chwili. Co jest bardzo istotne, łączymy badania z wyobraźnią społeczną poprzez rozwój humanistyki środowiskowej. Zupełnie jakby nowa dziedzina, która ma dużo też, czerpie dużo też z tak zwanej nauki twardej, czyli nauk fizycznych, przyrodniczych, chemicznych. To jest bardzo istotne, żeby naukowcy z różnych dziedzin dyskutowali ze sobą i wypracowali właśnie jakieś takie wspólne idee, że wyniki uzyskane przez fizyków czy chemików mają przełożenie na to środowisko w szerszym aspekcie, czyli na przykład, że społeczność, która dostanie tą informację lub szuka tej informacji w zrozumiały i przełożony na swoje potrzeby, dostanie taką informację właśnie przełożoną na swoje potrzeby w jasny sposób, a nie w bardzo hermetyczny, naukowy, fizyczny sposób opisany. No i oczywiście musimy łączyć wiedzę z polityką, ale do tego są potrzebne odpowiednie mechanizmy. Dlaczego musimy te mechanizmy mieć i łączyć wiedzę z polityką? No dlatego właśnie, że politycy będą podejmowali za nas te decyzje dotyczące naszej przyszłości. No właśnie, i teraz zobaczmy sobie, to są dwa świadectwa. To są świadectwa, jedno jest moje, drugie jest mojego syna i mamy tu różnicę rok 1981, klasa trzecia, liceum i 2011. I teraz proszę zobaczyć, mamy tutaj całą gamę przedmiotów. Rozbite to jest na bardzo pojedyncze tematy. Nie bardzo tutaj, proszę Państwa, widać holistyczne podejście. To jest atomizowane podejście. Niestety w 2011 roku niewiele się zmieniło i proszę zobaczyć, że cały czas mamy to zatomizowane, no mamy fizykę i astronomię połączoną w 2011 roku. W moich czasach to były dwa osobne przedmioty. Astronomię miałem chyba w klasie drugiej lub czwartej, już teraz nie pamiętam. Niemniej
Nie widać tu bloków tematycznych, połączonych bloków tematycznych. Myślę, że Państwo wszyscy się patrząc na to zgodzicie, że w polskim systemie edukacji nie mamy nadal holistycznego podejścia, czyli nie dyskutujemy o zależnościach, jakie są między procesami fizycznymi, chemicznymi, środowiskowymi, jakie to ma przełożenie na biologię, jakie to ma przełożenie na historię. Proszę Państwa, no przecież historia jest w dużej mierze uwarunkowana tym, jak współdziałamy ze środowiskiem, o co prowadzimy wojny niestety i tak dalej, i tak dalej. No więc do tego 2011 roku niewiele się zmieniło. Niestety mam silne przeświadczenie, że, a nawet pewność, bo mam styczność ze szkołami, te świadectwo dzisiaj niewiele by się różniło. W roku 1872 wyruszyła ekspedycja HMS Challenger, ekspedycja Królewskiego Towarzystwa Naukowego, the Royal Society. No to jest przełomowa w ogóle ekspedycja dotycząca oceanów. I takie były te założenia, że należało zbadać warunki fizyczne głębokiego morza w basenie oceanicznym, czyli chodziło o głębokość, temperaturę, prądy, czyli cyrkulację, ciężar właściwy wody, przenikanie światła, czyli jak głęboko słońce przechodzi do toni wodnej. Ale też było określenie składu chemicznego wody morskiej na różnych głębokościach, opis materii organicznej w zawiesinie wodnej. Chciano też zbadać charakter złóż głębinowych, źródeł tych złóż, no i życie organiczne. No więc można powiedzieć, że bardzo, bardzo holistyczne podejście do oceanu w tym 1872 roku zaprezentowano. Po 4 latach wiemy, że efekty tych badań były bardzo, bardzo duże i wynik był bardzo pozytywny tej całej ekspedycji. No i teraz porównajmy to z kolei z Wydziałem Oceanografii jednego z polskich uniwersytetów i popatrzmy sobie, czy my tu mamy holizm czy atomizm. W kursach magisterskich mamy edukacje prowadzone w ramach dwóch ścieżek. Oceanografia biologiczna i oceanografia geologiczno-fizyczna, chemiczna. No można doszukiwać się tutaj pewnych elementów holizmu, szczególnie w tej drugiej ścieżce, czyli geologia, fizyka i chemia, ale już specjalizacje mnie niestety troszkę, proszę Państwa, niepokoją, bo one jednak tworzą te podścieżki, czyli mamy geologię morza, chemię morza i atmosfery i fizykę morza, czyli nawet jak na poziomie tych dwóch ścieżek, czyli oceanografii biologicznej i geologiczno-fizyczno-chemicznej, nie wygląda to tak źle, to schodząc o poziom niżej, atomizujemy się bardzo. I no, geologię morza, wydaje mi się, że odcinając od chemii morza, niekoniecznie jest to coś, i tak chemia w tej geologii jest bardzo istotna. Fizykę morza i atmosfery nie łącząc, też wydaje mi się, że niekoniecznie ma sens, ponieważ te procesy są bardzo na siebie nakładające się i wzajemnie wpływające na procesy, które zachodzą w jednym czy drugim środowisku. No ale mamy właśnie taką sytuację i jeżeli pamiętacie, co proponuje UNESCO, czyli innowacyjne działania na poziomie akademickim, myślę, że tu możemy naprawdę jeszcze coś zrobić i zmienić. Drugi element dzisiejszego wykładu, czyli tak zwana dekada oceanów, która rozpoczęła się w roku 2021. To jest The United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development.
No więc jest to bardzo istotny element tego, jeżeli popatrzycie na drugi punkt światowego raportu dotyczącego nauki o oceanie z roku 2017, no to właśnie dość przerażające jest to, że przy pokryciu powierzchni Ziemi w 70% nauka o oceanach to jest tylko no, ułamek procentu do niewielkich procentów, czyli 4% całkowitych wydatków rządowych na badania i rozwój na całym świecie. I w tym raporcie stwierdzono, że istnieją poważne różnice w zdolności krajów świata do podejmowania tych wysiłków związanych z badaniem morza. Innymi słowy, są kraje, które są bogate, silne ekonomicznie, które bardzo mocno eksplorują ocean, mają silne, duże floty statków badawczych eksplorujących ocean, złoża oceanu. No i są kraje, które są też krajami morskimi, które takich możliwości nie mają, no bo to są drogie badania. Budowa specjalistycznego statku naukowego, specjalistycznego statku eksplorującego złoża oceanu jest bardzo droga, to są bardzo drogie urządzenia, a ich eksploatacja też wymaga bardzo dużych nakładów. W związku z tym niestety, ale przy tych potężnym pokryciu oceanu i wielu krajach, które mają dostęp do mórz i oceanów, jest bardzo duża dysproporcja, jeżeli chodzi o zaangażowanie w próbę zrozumienia, jak zachodzą procesy oceaniczne. Pod względem działań, jak i wysiłków zdefiniowano, że musimy wyjść poza tak zwane ramy business as usual. Czyli nie możemy dalej prowadzić tych działań, które prowadziliśmy do tej pory, bo no właśnie powiedzieliśmy sobie poprzednio, że dysproporcje są duże i niektóre kraje mają bardzo duży dostęp do technologii i możliwości eksploracyjnych i badawczych, pozostałe nie. W związku z tym tak naprawdę my musimy doprowadzić do pewnego rodzaju rewolucji w nauce o oceanach. Sukces tej dekady to jest 10 lat, które naprawdę mogą zmienić dużo. My nadal niewiele wiemy o oceanie, dużo mniej wiemy o oceanie. To już jest takie sformułowanie klisze, bym powiedział swego na swój sposób, że my więcej, lepiej znamy kosmos niż własny ocean, ale taka jest prawda. I jeżeli nie zaangażujemy różnych zainteresowanych stron, naukowców, decydentów, czyli właśnie polityków, społeczeństwo obywatelskie, przemysł i sektor prywatny, trudno będzie osiągnąć sukces w ramach tejże dekady. Natomiast granice między tymi grupami zdefiniowanymi w punkcie powyżej są bardzo płynne. I moim zdaniem bardzo istotnym elementem dotyczącym dekady jest to, że ona promuje elastyczne i bardzo szerokie podejście do działań, wspólne zaangażowanie wszystkich stron. To jest silny punkt dekady, że znowu mamy działać wspólnie, można by użyć słowa holistycznie, a nie jednostkowo czy we własnym tylko zakresie ekspertyzy i umiejętności. Czego oczekujemy od dekady? No, to jest takich kilka podstawowych punktów, które mamy nadzieję, że po 10 latach badań, zrównoważonych badań, holistycznych badań, będziemy mogli powiedzieć, że mamy czysty ocean, w którym źródła zanieczyszczeń są zidentyfikowane, redukowane i pod kontrolą. Czysty ocean trudno oczekiwać, żeby po 10 latach wszystko było w idealnym porządku, ale my nadal nawet nie znamy wielu ze źródeł zanieczyszczenia. Jeżeli je poznamy, to już będziemy mogli naprawdę sensownie działać, żeby je redukować i mieć je pod kontrolą. No, ocean nie jest zbyt dobrym stanie, w związku z tym zdrowy ocean, w którym ekosystemy są rozpoznane i zarządzane, mądrze zarządzane, no to jest bardzo istotna sprawa. My mamy problemy z zanieczyszczeniem wód, z zakwaszaniem wód związane z nadmiarem
dwutlenku węgla, który jest wprowadzany do oceanów. My mamy problemy w strefach brzegowych z zanieczyszczeniami municypalnymi, które de facto niszczą ekosystemy przybrzeżne. Mamy oczywiście problem z przełowieniem pewnych gatunków, jak na przykład dorsz bałtycki. Chcemy właśnie produktywnego oceanu, który będzie wspierał zrównoważone dostawy żywności, zrównoważoną gospodarkę oceaniczną. No właśnie, nie możemy drapieżnie i bezmyślnie eksploatować zasoby ryb i innych elementów pożywienia z oceanu. My musimy w bardzo równoważony sposób prowadzić te działania. Chcemy, żeby ocean był przewidywalny, w którym społeczeństwo wie i może reagować na zmieniające się warunki oceaniczne, czyli jesteśmy przygotowani na to, że ocean to żywioł, jesteśmy przygotowani na to, że ocean się zmienia wraz ze zmianą klimatu i pewnych procesów nie jesteśmy w stanie zatrzymać i musimy być świadomi tego i musimy reagować na te zmieniające się warunki oceaniczne, chociażby przykład, który podałem już wcześniej, podnoszący się poziom mórz i oceanu. Bezpieczny ocean, czyli taki, w którym życie i źródła pracy są chronione przed zagrożeniami związanymi z oceanami. No oczywiście jest to bardzo istotne, że musimy rozpoznać zagrożenia, które ocean niesie dla nas. Tak jak powiedziałem, jest to potężny żywioł. Dostępny ocean z otwartym i sprawiedliwym dostępem do danych, informacji, technologii, innowacji. No właśnie. To nie może być ocean, który jest przebadany przez ileś organizacji, kilka krajów i w tym momencie cała wiedza jest właśnie w tych kilku ośrodkach, kilku państwach dostępna lub nie, bo jak wiemy, informacja to jest bardzo silna waluta. W związku z tym my musimy otworzyć współpracę na wszystkich, którzy są zainteresowani. Musimy podnieść tą świadomość w krajach rozwijających się, ale też w rozwiniętych, że współpraca dla dobra oceanu nas wszystkich, na wszystkich poziomach jest niezbędna, bo inaczej dekada oceanów nie będzie sukcesem. No i co jest bardzo istotne, no ocean jest dla nas bardzo inspirujący, bardzo angażujący, ale do tego potrzebujemy społeczeństwa, które rozumie i ceni ocean w odniesieniu do dobrobytu człowieka i zrównoważonego rozwoju. Czyli musimy tą świadomość budować, że ocean jest wspaniałym elementem naszej planety, ale my musimy o niego dbać, my musimy mieć z nim zdrowe relacje, my musimy wiedzieć, co nam ocean oferuje i co my dla niego możemy zrobić i jak możemy mu zrobić krzywdę. Jeżeli nie rozpoznamy tych wszystkich elementów i nie zrozumiemy ich jako społeczeństwo światowe, no to trudno oczekiwać, że nasza dekada da jakieś dobre wyniki. Czy możemy to osiągnąć bez myślenia, bez krytycznego myślenia? Bo uważam, że tutaj jest bardzo, bardzo istotnym elementem jest umiejętność krytycznego myślenia, wyciągania tych informacji, które są naprawdę zweryfikowane, które są prawdziwe i które są w stanie wpłynąć pozytywnie na nasz tok myślenia. Z definicji jest to rodzaj intelektualnie zdyscyplinowanego procesu aktywnego, umiejętnego stosowania, analizowania, syntetyzowania, konceptualizacji i oceny informacji zebranych lub wygenerowanych przez obserwację. Tu jest bardzo istotny element, obserwacje, doświadczenie, refleks, rozumowanie i lub komunikację jako przewodnik do dalszego naszego działania. W swojej przykładowej formie to możemy to oprzeć o uniwersalne wartości intelektualne, które wykraczają poza takie podziały tematyczne jak jasność, dokładność, precyzja, spójność, trafność i tak dalej. No więc obserwacja, doświadczenie, refleksja, rozumowanie i komunikacja.
To jest bardzo istotne, żeby społeczeństwo światowe zaczęło funkcjonować w takich kategoriach. Co jest potrzebne do tego, żeby dekadę przeprowadzić z sukcesem? No wiedza. Wiedza powszechna, czyli wiedza dla naukowców i wiedza dla społeczeństwa. Jeżeli zdefiniujemy wiedzę poprzez takie elementy, czyli element dane, informacja, doświadczenie, kontekst i wdrożenie, no to wydaje mi się, że ten proces jest jakby tutaj zamknięty. Czyli zbieramy pewne dane, z których powstaje informacja, ale bez doświadczenia własnego, czy zespołu, czy grupy ludzi, bez kontekstu odniesienia do tych danych informacji i bez możliwości wdrożenia, my tak naprawdę nie mówimy tutaj o wiedzy, tylko mówimy o pewnych elementach, czyli w tym przypadku mówimy o gołych danych, tak zwanych gołych danych, lub informacji w najlepszym przypadku. Natomiast nie mówimy o wiedzy. Niestety w naszym systemie szkolnym bardzo często dochodzimy tylko do transferu informacji. Rzadko zdarza się, żeby uczeń mógł skorzystać z własnych doświadczeń. Rzadko niestety przekazujemy informacje z kontekstem szerszym. Niestety rzadko mamy elementy wdrożenia tej informacji. Zatem nie jest to często nie jest to przekaz wiedzy, a przekaz informacji. No nie ma w naszym systemie i bardzo proszę nie odbierać tego jako atak na nauczycieli, a raczej rozważanie tego, na ile trzeba by zmienić system, że nie ma w naszym systemie szkolnym za dużo miejsca na krytyczne myślenie. No i niestety, ale bardzo często, co było widać po tych świadectwach, jest brak holistycznego podejścia. Nie łączymy różnych przedmiotów, informacji zawartych w różnych przedmiotach, czyli brakuje jakby tego kontekstu i w związku z tym dostajemy fragmentaryczne informacje, z których ciężko jest zbudować swoją świadomość. Bez tego pełnego zestawu tych elementów, które są tu podane na slajdzie, trudno mówić o uzyskanej wiedzy. Czy zmieniamy paradygmat w nauce? Wydaje mi się, że dekada ma dużą szansę iść w tym kierunku. Założenia dekady i to, czego oczekujemy od dekady, to ewidentne jest to, że idziemy od kontroli w kierunku zarządzania naszym środowiskiem. My nie chcemy już go kontrolować, my chcemy nim mądrze zarządzać. Nie fragmentujemy wiedzy, jak w programach na przykład nauczania, a zaczynamy myśleć w kategoriach od badań fizycznych, chemicznych, biologicznych, aż po ich skutki dotyczące społeczeństwa, a pomiędzy jest wiele jeszcze różnych elementów, które włączamy do procesu zdobywania wiedzy. My musimy odejść od konkurowania ze sobą, my musimy współpracować dla dobra planety, dla dobra nas, dla dobra przyszłych generacji. Nie powinniśmy koniecznie szukać jednej, jedynej właściwej odpowiedzi, ale powinniśmy cały czas się doskonalić, szukać i podążać za procesem. Jeżeli oczywiście uzyskamy jakąś taką odpowiedź, to jest to bardzo, bardzo wartościowa rzecz. Natomiast nie możemy spocząć na laurach, bo środowisko zmienia się, środowisko naturalne się zmienia bardzo mocno. W związku z tym to nie jest tak, że to, co dzisiaj opiszemy, za 2, 3, 5 lat jest nadal właściwym opisem stanu tego elementu środowiska. No i najlepszą wartością wydaje się, że nie powinniśmy inwestować w lidera, który ma podwładnych, ale zróżnicowany, i to tu podkreślam, zróżnicowany zespół. Osób, które reprezentują różne punkty widzenia, osób, które reprezentują różny poziom ekspertyzy i różne źródła ekspertyzy są z różnych działów nauki.
Zmiany są ciągłe. To szczególnie w środowisku, będąc badaczem środowiska naturalnego, doskonale wiem, że zmiany to nie jest coś, co się wydarzy. Te zmiany w środowisku naturalnym są absolutnie ciągłe. Siła w pracy zespołowej. No właśnie, jeszcze raz powtórzę to, że od lidera do dobrego zespołu. Oczywiście nie ma nic złego w tym, żeby w dobrym zespole był lider, ale natomiast to nie powinno być budowane na zasadzie, że jedna osoba podejmuje decyzję, a pozostali muszą wykonywać rozkazy. Chodzi o to, żeby zespół działał na poziomie zespołu, nawet jeżeli jest lider, bo to jest bardzo dobra rzecz, jeżeli jest tak zwana lokomotywa. Badania i interdyscyplinarne, i multidyscyplinarne, bo bez tego nie jesteśmy w stanie opisać tak skomplikowanego środowiska jak ocean, nie jesteśmy w stanie się odnieść do wszystkich skutków zmian zachodzących w oceanie i zmiany klimatu. Naukowcy muszą uzyskać też tą świadomość, że ich własne badania to tylko element szerszego obrazu. I wyniki muszą być użyteczne. No, nie stać już nas na to, żeby prowadzić badania na poziomie plus minus hobbystycznym, które mogą oczywiście wnieść coś do nauki, ale no, wyniki muszą być wykorzystywane na potrzeby szerszej społeczności naukowej, ale także społeczeństwa światowego, bo ostatecznym odbiorcą wszystkich wyników jest oczywiście społeczeństwo, czyli my wszyscy. A także wszelkie finansowanie, które naukowcy uzyskują, no to są pieniądze wyprodukowane, wypracowane raczej przez nas wszystkich. Niezwykle istotnym elementem to jest komunikowanie wyników naukowych. No, nauka nie jest tylko dla naukowców. My musimy przełamać ten stereotyp, że ludzie tego nie zrozumieją. Jeżeli ludzie tego nie zrozumieją, to znaczy, że my źle przekazujemy naszą wiedzę. To jest nadzwyczaj istotne, bo nie możemy oczekiwać od tego, żeby ludzie się zaangażowali w zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju, jeżeli nie będą rozumieli, dlaczego muszą to robić. Co jest kluczem? No edukacja. Potrójnie tu napisałem tą edukację, ale to jest edukacja na każdym możliwym poziomie, czyli na poziomie naukowców, na poziomie społeczeństw, na poziomie decydentów, czyli polityków, w każdym elemencie naszego systemu społecznego. Jednym z dobrych przykładów, i to jest już mój ostatni slajd, proszę Państwa, jest ruch pod tytułem Ocean Literacy, na który trudno jest znaleźć dobry polski odpowiednik na to sformułowanie, ale o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy tworzyli społeczeństwo, które rozumie właśnie tą zasadę, że ocean jest bardzo istotny dla całej ludzkości i musi zrozumieć taka osoba, jak jej czy jego działania wpływają na ocean, ale też jakie ocean ma relacje z nami, czyli co może nam zaoferować, jakie zagrożenia ze sobą niesie, szczególnie w czasach zmiany klimatu. I do tego takie działania właśnie około ocean literacy, czyli działania edukacyjne, podnoszące świadomość nas wszystkich dotyczącą tego, jaką mamy tą relację z oceanem, a niestety nie wszyscy rozumiemy nadal, że nawet daleko mieszkając od wybrzeża, od plaży, od oceanu, nadal mamy codziennie wpływ na to, co się dzieje z środowiskiem morskim. Poprzez nasze zachowania codzienne, jeżeli mamy dużą rzekę płynącą przez miasto, no zazwyczaj jest wykorzystywana jednak niestety jako odbiornik jakichś ścieków miejskich. No zazwyczaj miejmy nadzieję, że jest to woda oczyszczona, czy te zrzuty ścieków są w dużej mierze oczyszczone, no ale doskonale sobie zdajemy sprawę, że nie wszędzie to ma miejsce. W związku z tym to nie jest tak, że tylko my, którzy mieszkamy na wybrzeżu, blisko plaży, mamy wpływ na ocean. Wszyscy ludzie na świecie mają codziennie jakiś
jakąś relację z oceanem, pośrednią lub bezpośrednią. Ocean literacy to jest właśnie te koncepcje działań, które mają to nam wszystkim uzmysłowić i prowadzą do tego, że miejmy nadzieję, że społeczeństwo będzie świadome naszych działań, będzie świadome tego, że ocean jest praktycznie w każdym z naszych domów i że takie osoby będą podejmowały świadome decyzje, które są oparte o dobrą wiedzę dotyczącą środowiska morskiego. Dziękuję bardzo. To by było na tyle, jeśli chodzi o mój przekaz i bardzo chętnie spotkam się i przedyskutuję z Państwem to w dniu transmisji tego wykładu. Do zobaczenia.